Dzień dobry. W imieniu pana burmistrza i moim własnym witam serdecznie państwa, kierowników i dyrektorów jednostek współpracujących i pracowników naszego Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Promocji zaangażowanych bardzo w ten projekt. Szczególnie ciepło witam oczywiście przedstawicieli seniorów. Pozwoliliśmy sobie uczynić to dzisiejsze spotkanie symboliczne i stąd obecność przedstawiciela również najmłodszego pokolenia naszego miasta, Piotrka, ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 2, któremu teraz oddaję głos. Dziś przekazujemy seniorom miejsce stworzone specjalnie dla nich. Prawie rok temu miasto złożyło wniosek o dofinansowanie klubu Senior Plus. Dzięki otrzymanym środkom finansowym udało się wyremontować i wyposażyć pomieszczenie, w którym teraz się spotykamy. Świdwińscy seniorzy zyskali miejsce spotkań, na które zasługują. Mamy nadzieję, że ta przestrzeń będzie powodem do radości i kreatywności. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Piotra Felińskiego, a także panią Reginę Barszcz, przewodniczącą Rady Seniorów. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za to dzisiejsze przybycie. Ogromnie się cieszę, że ten proces otwarcia tego klubu jest już teraz na finiszu. Mam nadzieję, tak co było tutaj powiedziane, że będzie to takie miejsce, gdzie seniorzy będą mogli się spotykać, gdzie będą mogli spędzać wolny czas, gdzie będzie to miejsce do tego, żeby mogły być jakieś mniejsze imprezy, bo wiem, że tego zawsze nam brakowało. Wam, przepraszam. Z mojej strony to tyle, dziękuję. My w imieniu seniorów i Rady Seniorów dziękujemy władzom miasta bardzo mocno za pracę, jaką wykonali w tym celu utworzenia naszego klubu. Czekaliśmy na to od 2017 roku. Chcielibyśmy, aby użytkownicy klubu oddawali w nim piękno życia ludzkiego, życzliwość i przyjaźń. Wykorzystamy wiedzę i umiejętność seniorów dla sprawnego działania klubu. Chcielibyśmy, aby seniorzy chętnie wracali w to miejsce. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, bardzo mocno. Naprawdę to zbliży seniorów i myślę, że takie miejsce dla nas, no dla nas, bardzo przyjemnie, pięknie jest zrobione. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo. Uwaga, liczamy. 3, 2, 1, start!